W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Możecie teraz usiąść. To jest bardzo ważny dzień w życiu naszej szkoły. Nowi uczniowie składają swoje ślubowanie, a więc przede wszystkim do was kieruję te słowa, do naszych nowych uczniów, którzy składają dzisiaj to uroczyste ślubowanie. Rozpoczyna się ono od słów przed Najświętszym Sakramentem i nie przez przypadek się ono rozpoczyna od tych słów, to znaczy chcemy wobec największego ze świadków, wobec samego Boga, chcemy dzisiaj coś uroczyście obiecać. Chcemy obiecać, jak za chwilę przeczytacie, że będę godny miana ucznia katolickiej szkoły. Tutaj nie tylko chodzi o to, że będziecie godnymi uczniami naszej szkoły, świętego Tomasza Zakwinu, ale bardzo konkretnie chodzi o to, że będziecie miani godnymi miana ucznia katolickiej szkoły, czyli w odniesieniu do Pana Boga, w odniesieniu do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Macie być godnymi nazywać się uczniami, którzy ewidentnie ślubowali uroczyście posłuszeństwo Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. I oczywiście łatwo jest to powiedzieć. Łatwo jest powiedzieć, że ślubuję, że obiecuję, a znacznie trudniej będzie w praktyce codziennie to zrobić. Bo to, co będziecie tutaj za chwilę ślubowali, dotyczy każdego zwykłego dnia. Dotyczy zwykłej, codziennej pracy. I nie będzie to wcale takie proste. Wprawdzie nie oczekujemy tutaj od was jakichś wielkich rzeczy, nie oczekujemy tutaj jakichś wielkich czynów, ale jednak oczekujemy pewnej codziennej pracy, pewnej codziennej troski. Za chwilę obiecacie, że będę sumiennie przestrzegał szkolnego regulaminu, uczciwie i rzetelnie wypełniał obowiązki swojego stanu. Więc nie są to jakieś wielkie i heroiczne czyny. Nie chodzi o jakiś jeden wielki uczynek, ale o codzienną pracę, codzienną wierność naszym obowiązkom stanu. Może się wydawać, że to nie jest aż tak dużo, ale jeśli tego się nauczycie, jeśli to wyniesiecie z naszej szkoły, wierność swoim obowiązkom stanu, to naprawdę wyniesiecie bardzo, bardzo dużo. I jeśli tego się nauczycie, to naprawdę nauczycie się tego, co najważniejsze. Dalej obiecacie, że będę pracował systematycznie nad doskonaleniem własnego wnętrza. W praktyce jest to samo, to znaczy praca nad cnotami, wypracowanie cnót. Również będzie ono polegało w dużej mierze właśnie na walce z własnymi słabościami, na wypełnianiu naszych obowiązków. Przyrzekam dbać o dobre imię swojej szkoły, a więc również na zewnątrz, również gdy już opuścimy naszą szkołę, również i tam mamy obowiązek odpowiednio się zachowywać, odpowiednio do miana ucznia katolickiej szkoły. Tak, żebyśmy my mogli być z was dumni. Tak, żeby Pan nasz Jezus Chrystus mógł być z was dumny. Przyrzekam swoimi uczynkami i pilną nauką sprawiać innym radość i przynosić dumę rodzicom oraz nauczycielom. Znowu piękna obietnica. Nauką, uczynkami i pilną nauką sprawiać innym radość. Naprawdę niewiele rzeczy można zrobić większych, piękniejszych tutaj na ziemi, jak właśnie naszym życiem sprawiać innym radość. Począwszy od Pana Jezusa, a skończywszy na każdym najmniejszym spośród nas. Dbajcie i o to codziennie. Ze wszystkich sił dołożę starań, aby czas spędzony w szkołach świętego Tomasza Zakwinu nie był czasem straconym. Istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że wprawdzie dzisiaj obiecacie, ale później przyzwyczajicie się do życia w szkole i może tak się zdarzyć, że będziecie starali się tak bardzo prześliznąć, jak to tylko możliwe. Tak mało zrobić, jak to tylko możliwe. Tak mało wypełniać swoich obowiązków, jak to tylko możliwe. Jest to wielkie niebezpieczeństwo, bowiem lenistwo wciąż nam zagraża. Lenistwo jest wielką wadą naszej duszy, która cały czas nam grozi. A więc musimy dbać o to, żeby naprawdę to, co dzisiaj obiecujemy, żeby później naprawdę wcielać w to życie.
Bo jeśli nie, jeśli tego nie zrobimy, jeśli tego nie zrobicie, jeśli nie będziecie próbowali tego, co dzisiaj obiecacie, wcielać w życie, to faktycznie ten czas może okazać się straconym. I wtedy wcale nie będzie lżej w szkole. To znaczy, gdy człowiek próbuje unikać swoich obowiązków, próbuje lawirować, wcale nie jest mu lżej ostatecznie. Wykona mniej pracy, mniej się nauczy, czas będzie faktycznie stracony. A umęczy się przy tym. Umęczy się przy tym, bo trzeba cały czas jakoś kombinować, cały czas jakoś lawirować, trzeba cały czas jakoś mijać się z prawdą. A więc tylko się człowiek nad tym umęczy, a nic nie zyska. Natomiast jeśli będziecie próbowali naprawdę wykonywać to, co dzisiaj obiecacie, to z łatwością będziecie znosili te trudy. Znacznie łatwiej będzie wam znosić zwykłe, codzienne trudy i jednocześnie ten czas będzie niezwykle owocny. Ten czas naprawdę zmieni wasze dusze. Ślubuję, że moją drogą do osiągnięcia zamierzonych celów będzie wierność jedynej prawdzie katolickiej. A więc oczywiście wszystko odnosimy do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie przez przypadek rozpoczynamy nasze ślubowanie właśnie tutaj przed Najświętszym Sakramentem. To On jest drogą, prawdą i życiem. To Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I przez Niego, w Nim i dla Niego chcemy całą naszą pracę, całe nasze trudy ofiarować. Teraz najpierw odśpiewamy Bogu Rodzicę, później hymn naszej szkoły. Odśpiewamy je na stojąco, a później uklękniemy i złożymy ślubowanie. Jeśli chodzi o taką kwestię praktyczną, jak to zrobić, to będziemy odmawiali to ślubowanie razem. A więc gdy już uklękniemy, ja rozpocznę słowami przed Najświętszym Sakramentem i później ja będę mówił i wy będziecie czytali tekst ślubowania razem ze mną. Thank you.
Nie wolno